Jest taka amerykańska loteria, która się nazywa Mega Millions, która jest o tyle ciekawa, że to właśnie w tej loterii 30 marca 2012 roku padła największa w historii dotychczas wygrana. Do dzisiaj, czyli do dnia, kiedy nagrywam ten film, a jest dzisiaj 26 sierpnia 2013 roku, ten rekord nie został pobity. No i to jest ponad 600 milionów dolarów była ta nagroda. No, obliczymy sobie teraz prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody w tej loterii, tak jak w poprzednim filmie obliczyliśmy sobie prawdopodobieństwo trafienia szóstki w naszym polskim totolotku. W loterii Mega Millions mamy dwa pojemniki. Mamy jeden pojemnik, w którym jest 56 kul ponumerowanych od 1 do 56 i z tych 56 kul losujemy 5. Losujemy 5 kul Mamy 5 kul, które losujemy spośród 56. Tak, czyli losujemy 5 z 56. Dodatkowo jest jeszcze drugi pojemnik, w którym jest 46 kul. I z tego pojemnika dodatkowo losujemy jeszcze jedną kulę, tak zwaną megabol, czyli Mega kule, byśmy powiedzieli po polsku pewnie. Jakkolwiek głupio to brzmi. 1 z 46. Czyli losujemy jedną z 46 kul. I teraz, żeby wygrać główną nagrodę, te żółte też są ponumerowane od 1 do 46. To trzeba mieć na swoim losie, na swoim kuponie, numery dokładnie tych pięciu kul białych i oprócz tego numer tej kuli żółtej. No to obliczmy teraz, ile jest wszystkich możliwych wyników losowań w takiej loterii. Zaczynamy od... Obliczenia, ile jest możliwości dla tych kul białych. No to tutaj spośród 56 kul losujemy 5, czyli wybieramy kombinacje 5-elementowe ze zbioru 56-elementowego. Policzymy to zupełnie podobnie do tego, jak liczyliśmy to w poprzednim filmie, jeszcze w wielu innych poprzednich filmach. No więc pamiętamy, że reguła jest taka: no, losujemy bez zwracania. Jak losujemy pierwszą kulę, to ile mamy możliwości? No, mamy do wyboru 56 kul. Jak już tę kulę wybierzemy, to drugą kulę losujemy spośród 55 kul. No, ta jedna już wypada z maszyny losującej, i maszyna losująca losuje drugą kulę już spośród 55 tylko kul. Następnie losuje jedną z 54 i tak dalej. Losujemy 5 kul, więc musimy pomnożyć 5 kolejnych liczb przez siebie, zmniejszając je cały czas o 1. 1, 2, 3, 4, 5. No, i tyle byłoby tych możliwych wyników, gdyby istotne było, w jakiej kolejności maszyna losująca wypluwa te kule z siebie. Ale to nie jest istotne. Nie jest ważne, w jakiej kolejności te kule wypadną. Ważne jest tylko, które kule wypadną. Dlatego, licząc w ten sposób, tak jak tutaj napisałem, liczylibyśmy wielokrotnie za dużo. Liczylibyśmy liczbę wariacji bez powtórzeń. Bo w wariacjach istotna jest kolejność. Natomiast my chcemy obliczyć liczbę kombinacji, czyli liczbę podzbiorów ze zbioru 56-elementowego, gdzie kolejność nie jest istotna. Więc musimy podzielić przez liczbę, która mówi, ile jest wszystkich możliwych kolejności. Natomiast na ile sposobów można ustawić 5 kul w kolejności? No Na pierwszym miejscu mamy 5 kul do wyboru. Na drugim miejsce mamy 4, jak jedną już wybraliśmy. Potem mamy 3, 2 i 1. To jest 5 silniaczy, liczba permutacji zbioru 5-elementowego. No i ta liczba, którą tutaj napisałem, to będzie liczba sposobów, na ile można wybrać 5 kul spośród 56, jeżeli nie interesuje nas kolejność. No to możemy to obliczyć teraz, ale zanim wyciągnę kalkulator, to jeszcze tutaj poskracamy, co się da. No, cały mianownik musi się skrócić, bo ten symbol Newtona, liczba kombinacji, to zawsze jest liczba całkowita, więc wiadomo, że ten mianownik cały się tutaj skróci. No więc tak, 55 można skrócić z piątką, to zostanie 1, to zostanie 11. Czwórkę można skrócić z 56 i zostanie 14. Dalej trójkę można skrócić z 54 i zostanie 18. No i dwójkę można skrócić z 18 i zostanie 9. To przepiszmy co nam tutaj zostało. Zostało 14. Razy 11, razy 9, razy 56, 53, razy 52. Obliczmy na kalkulatorze, ile to będzie. Mamy tak: 14, razy 11, razy 9, razy 53 i razy 52. To wychodzi 3 819 816. Czyli to jest równe. 3 819 816. Czyli na tyle sposobów mogę wylosować 5 kul z 56. No i jeszcze ten wynik muszę pomnożyć przez 46, bo już mam 46 możliwości wylosowania tej kuli żółtej. Czyli, żeby obliczyć wszystkie możliwości, to muszę tę liczbę 56 po 5 pomnożyć przez 46. Mnożę to przez 46. I teraz dostaje wynik. Czyli ile jest wszystkich możliwych wyników losowań już z uwzględnieniem tej mega kuli, tej żółtej kuli. Czyli teraz tak. To co wyszło poprzednio muszę pomnożyć przez 46. No i dostaje 175 711 536. Dobrze. Czyli to jest równe 175 milionów 711 tysięcy 536. A więc prawdopodobieństwo tego, że wygram w tej loterii, prawdopodobieństwo jest równe 1 dzielone przez 175 711 536. Sprawdzałem w internecie, no bo z czym chciałbym to porównać? Że prawdopodobieństwo tego, że zostaniemy. Trafieni przez piorun, że dana osoba zostanie w ciągu całego swojego życia trafiona przez piorun, jest mniej więcej 1 do 10 tysięcy. 1 do 10 tysięcy. Teraz prawdopodobieństwo tego, że piorun nas trafi w życiu dwa razy, to będzie 1 do 10 tysięcy razy 1 do 10 tysięcy. Razy 1 do 10 tysięcy. Czyli to będzie. 1 dzielone przez 1 i tutaj będziemy mieli 4 plus 4 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i to nadal jest prawie dwa razy większe prawdopodobieństwo, no to bo tu mamy 100 milionów w mianowniku, a tu mamy prawie 200 milionów, więc to prawdopodobieństwo jest nadal prawie dwa razy większe niż prawdopodobieństwo, że wygramy główną nagrodę w loterii mega millions.